Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Jesteśmy w e-spocie. Tu rozgrywa się dziś turniej Tekena, elektroniczne sporty walki. Jest ze mną Zaku. Cześć, witam cię serdecznie. Witam, witam bardzo serdecznie. Powiedz mi, jak dzisiaj twoje samopoczucie? Powiedziałbym, że całkiem dobrze, stabilnie, przede wszystkim stabilnie. A nie bojowe? W sumie trochę też bojowe, tak, trochę bojowe, ale nie aż tak jak zazwyczaj. Powiedz mi proszę, co poszło dzisiaj po twoje myśli, a co nie? W zasadzie wygrałem wszystkie mecze praktycznie w moim polu, nie licząc jednego, na bardzo dobrego gracza z Niemiec, z którym no, o włos prawie wygrałem, ale niestety się nie udało. Ale cały czas jestem w grze, cały czas wychodzę z drugiego miejsca, więc cały czas jestem w fazie top 16. Dlaczego Tekken, a nie coś innego? Zawsze od dziecka raczej byłem fanem w zasadzie wielu rzeczy, ale mi się wydaje, że jednak gry wideo to była taka jednak moja rzecz, która mi po prostu, że tak powiem, siadła. A Tekken to u mnie się tak w zasadzie pojawił w wieku lat, nie wiem, 18-19, czy tak 4 lata temu mniej więcej. I no jest to bardzo po prostu skomplikowana gra i jakoś z jakiegoś powodu po prostu przyciągnęła moją uwagę i poświęciłem temu bardzo dużo czasu i jestem z tego raczej zadowolony. Jak dużo czasu poświęcasz na elektroniczne sporty walki? Ile czasu grasz? Ile czasu się przygotowujesz? Czy długo się uczyłeś do tego? Uczyłem się bardzo długo, bo po prostu to nie jest proste i w zasadzie uczyć się można tylko na błędach. Też nie tak dużo osób gra w tego Tekena, więc trzeba sobie znaleźć ludzi, którzy grają offline, bo no, online ta gra nie jest zbyt przystosowana po prostu do grania przez sieć. Przepraszam, poprzednie pytanie? Pytałam się, no jeżeli właśnie chodzi o Tekena, to jak długo... Tak. Ja gram akurat bardzo dużo. Mi się wydaje, że nawet więcej niż większość osób, które prawdopodobnie tutaj są. Ale ja też mam po prostu bardzo dużo wolnego czasu w tej chwili, więc mogę sobie na to pozwolić, aczkolwiek nie uważam, że poświęcam go tak w pełni na to, żeby być jak najlepszym. W sensie to jest też mój priorytet przede wszystkim, ale ja po prostu bardzo lubię tę grę i bardzo lubię odkrywać rzeczy, bo ona jest głęboka jak studnia wręcz, więc jest to taka moja pasja mała. No właśnie, pasja. A co oprócz pasji, czyli spełnienia, bo czujesz się na pewno zadowolony, jesteś na jakichś tam wysokich pozycjach, bo pokonałeś wielu zawodników dzisiaj. Oprócz tego, co ci daje elektroniczne sporty walki, co ci dają? Dają mi takie poczucie bycia w społeczności przede wszystkim. Dla mnie to jest taka najważniejsza rzecz, że mogę być z ludźmi, którzy po prostu mnie w tym wspierają. Mam wielu znajomych, też to jest taki mały świat, tak, są ludzie, nie wiem, z zagranicy, ja oglądam na przykład turnieje, bardzo lubię oglądać turnieje, bardzo lubię ogólnie tą grę, więc mi się wydaje, że to jest taki dla mnie najważniejszy aspekt, żeby być w tym środowisku, żeby się w nim udzielać i to w zasadzie tyle. Gdyby nie Tekken, to co innego? Gdyby nie Tekken, to prawdopodobnie zająłbym się robieniem filmów, bo w sensie po prostu to była taka też mała pasja, albo muzyką. Tak mi się wydaje. Myślisz, że do tego jeszcze wrócisz? Na pewno, ja czy w wolnym czasie na pewno lubię to sobie tam działać, ale w tej chwili na pewno to jest Tekken i być może jak już będę tak totalnie spełniony, to na pewno może się temu poświęcę. A może to połączyć w ogóle te pasje? Aczkolwiek dla mnie Tekken zajmuje bardzo dużo czasu i no na razie mi się nie znudziło, że tak powiem. Co jeszcze masz do zdobycia dzisiejszego wieczoru i ogólnie, jeżeli chodzi o elektroniczne sporty walki? Aktualnie jestem reprezentantem Polski, jeśli chodzi o ISF. Jest to takie wydarzenie międzynarodowe, w którym bierze udział, no jak to powiedziałem, międzynarodowe, więc ludzie z różnych krajów. Są to takie mistrzostwa w zasadzie sportów elektronicznych. Między innymi tam jest jakiś PES, jakaś Dota i dostałem się jako reprezentant Polski w ostatnim czasie. No i jest to w tej chwili też dla mnie ważne, żeby się na tym skupić. No, w tej chwili niestety mam problemy z wyrabieniem paszportu, ale mam nadzieję, że uda mi się pojechać, bo jadę do Azerbejdżanu 25 maja i następnie do Indonezji. Gdzie chciałbyś zagrać najbardziej? W jakim kraju, w jakim miejscu? No mi się wydaje, że większość fanów raczej Tekena powiedziałaby, że bardzo by chciała pojechać do Korei,
I jest to jedno z moich marzeń, aczkolwiek ja bardzo lubię na przykład graczy z Japonii i bardzo bym chciał, nieważne w jakim miejscu, bardzo bym chciał się spotkać i pograć z graczami z Japonii, bo wieloma się po prostu inspiruje i bardzo, bardzo, bardzo lubię ich styl gry, że tak powiem. To oni są najtrudniejszymi i najlepszymi graczami? Można powiedzieć, że na pewno są w takim top 3, top 4, jeśli chodzi o to spektrum. Ale to się różnie zmienia. No, na chwilę obecną mi się wydaje, że takie dwa najbardziej popularne, takie najbardziej, takie regiony, o których się najwięcej mówi w kontekście tego, że bardzo dobrze grają w Tekkena, to jest Korea i Pakistan. I tam na pewno też, jakbym miał okazję kiedykolwiek wyjechać, to na pewno bym tam też chciał pojechać. Co najbardziej zwariowanego, szalonego jest w elektronicznych sportach walki? Szczerze mówiąc, mi się wydaje, że... Oderwanie od rzeczywistości? Znaczy, trochę tak, ale to mi się wydaje, że to można też porównać do normalnego sportu, że tak powiem. Wiadomo, nie ma tutaj wysiłku fizycznego jako tako, no chyba, że mówimy o, nie wiem, o klikaniu przycisków. Ale na pewno... No, można. Miałem kiedyś kontuzję swoją drogą. W jaki sposób jej się nabawiłeś? Grałem na arcade sticku. Arcade stick to jest... były kiedyś takie maszyny z takimi dźwigniami, może ktoś kojarzy. I ja mam po prostu taką... Miałem wersję, kiedyś grałem na arcade sticku, miałem wersję takiego arcade sticka, że sobie po prostu na kolana go kładę. No i tak się zdarzyło niestety, że no... Przesadziłem trochę i mój nadgarstek miał problemy, musiałem tam chodzić do... Na rehabilitację. No, koniec końców nie poszedłem, tylko musiałem po prostu bardzo dbać o tą rękę i smarować ją różnymi rzeczami, ale no, na szczęście nie skończyłem na rehabilitacji. A wracając do... Do pytania, najbardziej co szalonego jest w elektronicznych sportach walki? Tak. Znaczy ja powiedziałem właśnie, że moim zdaniem on się tak bardzo też nie różni, jeśli chodzi o takie, nie wiem, mentalne aspekty i takie właśnie psychiczne przygotowania tego, tak? Bo to mimo wszystko gramy na prawdziwe osoby. Które też mają różne myśli w głowie. Każdy gra inaczej w tą grę, mniej więcej. Różne regiony grają inaczej w tą grę, więc to jest przede wszystkim też adaptacja do przeciwnika, tak? Ale no, jeśli chodzi o takie szalone takie rzeczy, które mogę powiedzieć... Ciężko mi powiedzieć. Mi się wydaje, że to jest naprawdę normalna sprawa i mało osób sobie może zdawać tego sprawę. No, a czy coś jest w elektronicznych sportach walki, czego byś nie zrobił nigdy? Czego bym nigdy nie zrobił? No to jest dziwne w sumie pytanie. Czego bym nie zrobił? Może z kim byś nie zagrał? Nie, mi się wydaje, że jeśli chodzi o granie z ludźmi, to ja mogę zagrać z każdym, nie mam z tym problemu, wręcz to jest dla mnie, że tak powiem, fajna rzecz, bo fajnie właśnie poznać osoby, fajnie z nimi pograć, dowiedzieć się czegoś. Można się uczyć grając z lepszymi, z gorszymi, także... No, to... Czyli obecnie nie ma czegoś takiego, czego byś się nie podjął, czego byś nie zrobił? Nie, no chyba, że ktoś by powiedział, że nie wiem, że mam jechać gdzieś tam sam i bez nikogo i nie wiem, pograć z jedną osobą, nie wiem. I tak byś pojechał pewnie. Zależy, no. Gdyby były w tym może nie jakieś super pieniądze, to może, ale nie wiem. Nie lubisz sam jeździć? Sam raczej nie, bo czy z Warszawy zazwyczaj jeżdżę sam, bo ja jestem ogólnie z Warszawy. Ale i tak spotykam się raczej wtedy z osobami z community, że tak powiem, więc na pewno wolę jeździć z innymi też osobami. Co na to twoja rodzina, że tyle czasu poświęcasz elektronicznym sportom walki? Nie śledzą tego jakoś bardzo i nie są tym raczej zainteresowani, ale mi się wydaje, że mnie mimo wszystko wspierają, pomagają mi w jakichś takich sprawach, że tak powiem, nie wiem. W ogarnięciu jakichś biletów na coś, czy... Także mi się wydaje, że nie mają nic po prostu przeciwko. Czyli to jest dla nich jest normalne. Takie normalne, tak, że, no, że sobie gram. Co mógłbyś powiedzieć osobom, które dopiero wchodzą w świat elektronicznych sportów walki? Mi się wydaje, że najważniejszą rzeczą jest powiedzenie sobie, że no... jeśli chodzi oczywiście o Tekkena, bo ja tu mówię głównie o Tekkenie. To nie jest prosta gra i na początku jest bardzo ciężko, żeby cokolwiek robić. Ale moim zdaniem taka najważniejsza rzecz, taka sztampowa, bo mogę tak sztampowo powiedzieć, żeby się nie poddawać, bo w końcu ten czas, ta odroczona gratyfikacja, jak ja to nazywam, przyjdzie i będzie się raczej lepszym, coraz lepszym. Tylko tego się po prostu nie zauważa z dnia na dzień, tylko nie wiem, pół roku. Jak ja oglądam swoje powtórki sprzed pół roku, to mówię sobie, kurczę, ale ja wtedy słabo grałem, tak? I żeby znaleźć ludzi przede wszystkim do grania i żeby jakoś nawiązać z nimi relacje, moim zdaniem to jest bardzo ważne, bo nawet jeśli nie mamy zawsze dobrych dni na to, żeby grać i żeby się rozwijać, to chociaż jesteśmy w tym jakby właśnie spektrum z tymi ludźmi i zawsze się czegoś dowiemy i zawsze spędzimy miło czas.
Czyli nawiązanie relacji jest bardzo ważne, tak? Znaczy, no w moim przypadku, ja tak uważam po prostu. Uważam, że to jest ważne. Nawet i online, i offline, wszystko jedno. Mi się wydaje, że... Ja preferuję offline, ale wiadomo. Trening czyni mistrza, zapamiętajcie to sobie. Ja wam serdecznie dziękuję. Dziękuję ci również za rozmowę. Ja również dziękuję. Dziękujemy.